Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 26? Mamy opisanego tam Izaaka i Abimelecha i zaczynając analizowanie tego rozdziału widzimy Izaaka w Gerarze. Pierwszy wiersz tego 26 rozdziału nawiązuje do rozdziału 12. Potem nastał głód w kraju. Inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. Doświadczenia, jakie spotykają dzieci Boże, mają prawie wszystkie bez wyjątku ten sam charakter, a za cel wyjawienie, w jakiej mierze serce wierzącego znalazło swą pełnię w Bogu. Życie w tak bliskiej i zażyłej społeczności z Bogiem, które pozwala nam na całkowite uniezależnienie się od ludzkiej pomocy i rzeczy widzialnych, to niełatwy do osiągnięcia stan, który zapewne nieczęsto jest naszym działem. Egipt i Gerar po naszej prawicy i po lewicy to potężne pokusy, które mają albo odwieść nas od prostej drogi, albo przeszkodzić nam, byśmy nie zajęli naszego właściwego stanowiska jako słudzy żywego Boga. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, werset pierwszy. Pomiędzy Egiptem a Gerarem istnieje zasadnicza różnica. Egipt jest obrazem świata wraz z jego naturalnymi środkami pomocy. Obraz świata trwającego w stanie permanentnej niezależności od Boga. Nil jest mój i ja go zrobiłem, tak czytamy w księdze Ezechiela 29:9. Jako mowa Egipcjanina. Mówił tak Egipcjanin, który nic nie chciał wiedzieć o Panu i nie spodziewał się od Niego pomocy i błogosławieństwa. Egipt był bardziej oddalony od Kanaanu niż Gerar i w przenośnym sensie obrazuje stan duszy, która bardziej oddaliła się od Boga. O Gerarze czytamy w 10 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Obszar Kananejczyków sięgał a od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, aż do Leszy. Dowiadujemy się również, że pomiędzy Gerarem a Jerozolimą były 3 dni drogi pieszej. Względem Egiptu Gerar zajmował zatem wyższe stanowisko, ale mimo to leżał w obszarze niebezpiecznych wpływów. Abraham uwikłał się w tarapaty, Izaak również. Abraham zaparł się swojej żony, Izaak uczynił to samo. Poważna myśl. Ojciec i syn na tym samym miejscu, poza granicami Kanaanu, upadają w ten sam grzech. To niezbity dowód na szkodliwy wpływ miejsca, w którym się znajdowali. Gdyby Izaak nie udał się do Abimelecha, króla Geraru, nie znalazłby się w tej kłopotliwej, niebezpiecznej sytuacji. Już za najmniejszym odstępstwem od prostej ścieżki posłuszeństwa idzie duchowa słabość. Ogrzewając się przy ognisku na dziedzińcu pałacu arcykapłana, apostoł Piotr zaparł się swojego pana. Izaak nie był w Gerarze najwidoczniej szczęśliwy. Co prawda, pan powiedział mu, mieszkaj jako gość w tym kraju, ale nie możemy zapominać, że pan bardzo często daje wierzącemu zarządzenia zgodne z jego duchowym stanem, w którym się znajduje, a które mają otworzyć mu oczy na jego aktualny stan. Bóg rozkazał Mojżeszowi, co czytamy w 4 Księdze Mojżesza 13, wysłać wywiadowców do Kanaanu, ale gdyby moralny stan ludu nie był tak smutny, krok ten byłby zupełnie niepotrzebny. Aż nadto dobrze wiemy, że wiara, którą ma
klarowną obietnicę. Wiara, która ma klarowną obietnicę Boga, nie potrzebuje chodzić na zwiady i szpiegować. Ten sam Mojżesz otrzymał również zlecenie, by wybrać 70 mężów spośród starszych Izraela, jak czytamy w 4 Mojżeszowej, 11 rozdział, 16 werset, aby wraz z nim dźwigali ciężary ludu. Gdyby Mojżesz pojął wzniosłość i błogosławieństwo pozycji, jaką obdarzył go Bóg, nie czułby potrzeby dzielenia się swymi zadaniami i udzieloną mu mocą z innymi. Tak samo miało się w przypadku wyraźnego zlecenia danego Samuelowi, by ustanowił króla nad Izraelem. Lud nie powinien był żądać króla. Ponieważ domagał się go i wzgardził Panem, Bóg usłuchał ich zgubnego żądania. Jeśli zatem chcemy właściwie ocenić zarządzenia Pana, musimy zawsze uwzględnić stan osoby, do której są kierowane. Także jest ważne, aby w tym rozdziale zauważyć pewną kwestię dotyczącą relacji Bożych błogosławieństw, a Bożej obecności. Może ktoś zaoponuje, skoro Izaak nie powinien był znaleźć się w Gerarze, to dlaczego czytamy: Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej 26:13. Zewnętrzny dobrobyt nigdy nie jest dowodem na słuszność stanowiska czy miejsca, na którym znajduje się człowiek. Już na innym miejscu zauważyliśmy, że pomiędzy błogosławieństwem Pana a Jego obecnością istnieje wielka różnica. Niejeden otrzymuje błogosławieństwo, choć nie żyje w obecności Bożej. Również znana jest skłonność ludzkiego serca, by mylić błogosławieństwa z obecnością Boga lub przynajmniej wmawiać sobie, że jedno zawsze towarzyszy drugiemu. Jest to poważny błąd. Jakże często spotyka się osoby, które są obsypane błogosławieństwami Bożymi, ale ani nie znają obecności Bożej, ani nie chcą jej znać. Ważne jest, abyśmy to zrozumieli. Ktoś może być wielkim, jak Izaak, a mimo to nie żyć w obecności Bożej. Stada owiec i bydła to jeszcze nie Pan. Rzeczy te wywołały jedynie niechybnie zazdrość Filistynów, czego nie spowodowałaby nigdy obecność Pana. Izaak mógłby żyć w bliskiej społeczności z Panem, nie zwracając na siebie wcale uwagi Filistynów. I to z prostego powodu. Nie byliby oni w stanie nic z tego zrozumieć ani ocenić jej prawdziwej wartości. Natomiast wartość stad owiec i bydła, niewolnic i niewolników oraz studni dobrze potrafili oszacować. Izaak opuścił w końcu Gerar i jaki zostawił wpływ na otoczenie? Więc Izaak opuszcza Gerar, jaki ma to wpływ na otoczenie, jego obecność tam wcześniejsza i jego odejście. Ostatecznie Izaak odłączył się od Filistynów i udał do Beerszeby. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo ja z tobą i będę ci błogosławił. Tak czytamy w 26 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, w wersecie
24. Zauważmy, że w tym przypadku nie chodzi tylko o błogosławieństwo Pana, lecz również o Jego bezpośrednią obecność. Skąd ta zmiana? Gdyż Izaak porzucił Filistynów z ich zazdrością, sprzeczkami i kłótniami, udając się w górę do Beer Szeby. W języku polskim trudno oddać moralny charakter zdania udał się do Beer Szeby. W języku oryginalnym napisane jest, że Izaak udał się w górę do Beer Szeby, co wskazuje na to, że od tego momentu jego duchowa droga wiodła w górę, nie w dół. Podobnie jest, gdy Słowo Boże mówi o zstępowaniu w dół. Oznacza ono wtedy negatywny duchowy rozwój, jak na przykład w przypadku męża z opowieści o miłosiernym Samarytaninie, który szedł z Jerozolimy w dół do Jerycha, miasta przekleństwa, i został napadnięty. Tutaj Pan Bóg mógł objawić się swemu słudze, gdy on szedł do góry, podczas gdy w Gerarze, choć błogosławił mu obficie, nie mógł rozradować go swą obecnością. Aby móc przeżywać obecność Bożą, musimy przebywać tam, gdzie On jest, a z pewnością nie znajdziemy Go pośród kłótni i zwad tego bezbożnego świata. Im wcześniej dziecko Boże to pojmie i opuści tę sferę, tym lepiej. Takie doświadczenia poczynił Izaak. Jak długo pozostawał u Filistynów? Nie miał ani spokoju ducha, ani nie był też w stanie wywierać pozytywnego wpływu na swe otoczenie. Niektórzy łudzą się, czarują się, że będą w stanie pomóc ludziom tego świata, pielęgnując z nimi społeczność. Jednak w rzeczywistości tylko wtedy można im rzeczywiście udzielić autentycznej pomocy, gdy żyje się w odłączeniu od nich, dając im tym samym przykład lepszej drogi. Zwróć uwagę na duchowe postępy Izaaka i moralne następstwa jego nowej drogi. Czytamy o tym: wyruszył stamtąd do Beer Szewy. Ukazał mu się Pan i zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. I tam też wykopali słudzy Izaaka studnię. Jakie cudowne postępy! Od momentu, gdy Izaak postawił pierwszy krok na właściwej drodze, wzrastał z mocy w moc. I to możemy sprawdzić sobie w Księdze Psalmów, Psalm 84, werset 8. Wstąpił w radość obecności Bożej i doznał przywileju prawdziwego uwielbienia. Uwielbił Boga, objawił charakter pielgrzyma i cudzoziemca. Znalazł orzeźwienie i pokój oraz studnię, której Filistyni nie próbowali mu odbić ani zatkać z prostego powodu, gdyż ich tam nie było. Te tak błogosławione już dla samego Izaaka konsekwencje miały również wyraźne oddziaływanie na innych. Mamy świadectwo Pisma Świętego w tym zakresie. Czytamy: a gdy przybył do niego Abimelech z Geraru i Achuzat, przyjaciel jego, i Pikol, dowódca wojska jego, rzekł do nich Izaak: dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? A oni odpowiedzieli: widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą i dlatego pomyśleliśmy sobie, niech stanie pomiędzy nami ugoda, to jest między nami a tobą. Chcemy zawrzeć z tobą umowę albo przymierze. To
To czytamy w 26 do 28 wersetu, w 26 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Aby mieć wpływ na serca i sumienia ludzi tego świata, trzeba żyć świadomym odłączeniu od nich. Nie wyklucza to wcale tego, że w obejściu z nimi mamy przejawiać doskonałą Bożą łaskę. Dopóki Izaak pozostawał w Gerarze, były tylko sprzeczki i zwady. Żął jedynie gorzkie zmartwienia, a i na swe otoczenie nie mógł mieć dobrego wpływu. Zaledwie jednak opuścił to miejsce, Filistyni sami go odszukali i przyszli z życzeniem, by zawrzeć z nim przymierze. Historia dzieci Bożych zna wiele podobnych przykładów. Przede wszystkim musimy mieć tę pewność, że nasze stanowisko względem Boga jest w porządku. Zresztą nie tylko stanowisko, ale również stan naszej duszy. Jeśli względem Boga wszystko jest na właściwym miejscu, będziemy mogli pomóc również i innym. Gdy tylko Izaak udał się do Beerszewy i zajął właściwe stanowisko, zajął swoje miejsce jako czciciel Pana, jego dusza doznała wzmocnienia i Bóg posłużył się nim dla dobra jego otoczenia. Pozostanie na niskim stanowisku pozbawia nas wielu błogosławieństw i sprawia, że jesteśmy zupełnie niezdolni do świadectwa i służby. Nie powinniśmy również nigdy pozostawać na fałszywym miejscu, zadając niedowierzające pytanie, gdzież miałbym znaleźć coś lepszego. Boży rozkaz brzmi, przestańcie źle czynić, a gdy pójdziemy za nim w posłuszeństwie, dodaje, uczcie się dobrze czynić. Tak mówi nam Księga Izajasza, pierwszy rozdział, 16 do 17 wersetu. Jeżeli myślimy, jeśli mniemamy, że będziemy w stanie nauczyć się dobrze czynić, zanim porzucimy zło, to jesteśmy w poważnym błędzie. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tak uczy Efezjan, list do Efezjan, 5 rozdział, 14 werset. Jeżeli czynisz cokolwiek, o czym właściwie wiesz, że jest złe, lub jeśli w jakikolwiek sposób masz coś wspólnego z czymś, co rozpoznałeś jako niezgodne z Pismem Świętym, to zważ proszę na słowa Pana Jezusa Chrystusa. Przestańcie źle czynić. Możesz być pewny, że jeśli pójdziesz za Jego Słowem, On nie pozwoli, byś długo pozostawał w niepewności co do twojej dalszej drogi. Jedynie niewiara każe nam mówić, nie mogę pozostawić złego, dopóki nie znajdę lepszego rozwiązania. Jest to poważny błąd.